Radio Afera. Rokowo i alternatywnie. Mam mały problem z krzyżówką. Mógłbyś mi pomóc? Dawaj. Na 6 liter postać Boba Kane'a i Billa Fingera. Batman. Pasuje. A słuchaj, rysownik Torgala. Grzegorz Rosiński? Skąd ty to wszystko wiesz? Słucham prosto z kadry. Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15:00. Tak jest, czas rozpocząć audycję Prosto z kadru. Za sterami Szymon dopierała przed mikrofonem Filip Bąk. Dla tych, którzy słuchają po raz pierwszy, zawsze w sobotę o 15:00 emitowana jest audycja o komiksach. Audycja dla tych, którzy chcą dowiedzieć się, chcą poznać coś fajnego. I dzisiaj przygotowałem dla was wiele fajnych rzeczy, obok których naprawdę nie można przejść obojętnie. Zdradziłem już na Facebooku, na stronie Prosto z kadru na fanpage'u, że dzisiaj będą komiksy, które tematycznie są spójne, ponieważ w jakiś tam sposób dotyczą Bliskiego Wschodu. Znaczy prawie wszystkie, ponieważ przyniosłem 3 komiksy wydrukowane na papierze do radia, przyniosłem, zaś jeszcze jeden komiks, który chciałbym omówić, można przeczytać za darmo cyfrowo na portalu webkomiksy.pl. Ale zanim przejdziemy do komiksów, tradycyjnie jeszcze prasóweczka o ciekawostkach, nowinkach ze środowiska komiksów. No i to wszystko już w dzisiejszej audycji, więc póki co zapraszam, żeby się rozsiąść. Macie jeszcze chwilę, Szymon puści wam pierwszy kawałek. Bing, bing, prasóweczka. Tak sobie pomyślałem, że kiedyś z Wojtkiem muszę nagrać jakieś dżingle, żeby można było rozróżnić części programu. Otóż prasóweczka, czyli informacje, co też takiego dzieje się w świecie komiksowym. Jak zwykle przypominam, że Wojtek skupia się na troszeczkę innych sprawach, ja skupiam się jeszcze na innych i chciałbym was bardziej tak zachęcić do tego, żeby wyjść do ludzi, żeby pokazać swoje rzeczy. A więc na początku najważniejsza rzecz, że już ogłoszony jest nabór do Darmozina. Darmozin to jest komiks rozdawany, jak sama nazwa wskazuje, za darmo, w zasadzie zin, czyli zbiór różnych komiksów. 13 maja, ponieważ wtedy odbędzie się Dzień Darmowego Komiksu w Poznaniu, w Bibliotece Nowa. To jest biblioteka uniwersytecka na ulicy Ratajczaka 38/40, oczywiście w Poznaniu. Jest nabór, jeśli macie jakieś fajne prace, jeśli lubicie właśnie rysować, chcielibyście się pokazać, to zapraszam. Pracę w czerni i bieli, format A5, skany w 300 dpi. Przysyłajcie do 23 kwietnia na adres komiksy w bibliotece @gmail.com. Jest ograniczenie do ilości stron, bodajże 3. Tak, 1-3 strony. Takie krótkie komiksy powinniście przygotować, jeśli chcecie wziąć udział i żeby wasz komiks został upublikowany. Zbliża się 6 krakowski festiwal komiksu, więc tutaj informacja dla słuchaczy z Krakowa i z okolic. Otóż rezerwujcie swój czas od 25 do 26 marca, ponieważ w waszej krakowskiej RTTC na ulicy Rajskiej 12 odbędzie się właśnie 6 krakowski festiwal komiksu. No dalej, teraz już dla informacji dla różnych słuchaczy z różnych części Polski. Otóż dzisiaj w Warszawie, w Centrum Popkultury Jatta, ulica Chorza 19, odbędzie się premiera pierwszej części komiksu francuskiej i mangowej serii Radiant i odbędzie się z tej okazji spotkanie z redakcją wydawnictwa Okami. Dalej zaproszenie od dyskusyjnego klubu komiksu, tym razem słuchacze z Trójmiasta, ponieważ 14 marca w gdańskiej pracowni komiksowej w Bibliotece Manhattan, ulica Grunwald 82, odbędzie się spotkanie pod tytułem Spektakularny Restart, nowe DC Comics. Ostatnie spotkanie, które jest odpowiedziane na 16 marca o godzinie 17:30 w Sopotece, ulica Tadeusza Kościuszki 14. Tym razem odbędzie się spotkanie z komiksem Wykiwani Alexa Robinsona. Ja ogólnie zachęcam do tego, żeby brać udział w tego typu spotkaniach, ponieważ możecie spotkać tam bardzo ciekawych ludzi, z którymi łączy
łączy was ta sama pasja. Nie ma nic piękniejszego niż takie zjawisko, kiedy się okazuje, że w różnych częściach miasta, nawet Polski, nawet świata, są ludzie, którzy są do siebie bardzo przyjaźnie nastawieni, ponieważ pomimo tego, że wychowywali się w znacznej odległości od siebie, to łączy ich naprawdę coś takiego pięknego i mają ze sobą bardzo, bardzo dużo wspólnego. Także zapraszam do tego, żeby wyjść do ludzi. Jeszcze informacja taka szybciutka, że wszystkie informacje tutaj wyczytałem z portalu serwisu komiksowego Aleja Komiksu, więc ja bym w tym momencie chciał poinformować, że oczywiście samemu możecie śledzić wszystkie newsy komiksowe związane oczywiście z komiksem w ten czy w inny sposób, i to nowości, i to zapowiedzi, i to adaptacje filmowe, adaptacje w formie gier, spektakli teatralnych i nie tylko Aleja Komiksu, ale oczywiście jeszcze Gildia Komiksu, jeszcze Poltergeist, jeszcze Paradox, więc do tych czterech serwisów gorąco, gorąco was zachęcam, a póki co przed wami Kazik and Quartet Proforma. Zanim przejdę do głównego tematu, czyli komiksu o Bliskim Wschodzie, jeszcze tutaj mały przegląd rzeczy, które można przeczytać za darmo online. Jeden z komiksów, który można przeczytać online na stronie www.webcomics.pl. Ja w tym momencie na Facebooku publikuję ten komiks, a czemu nie, bo można go przeczytać, więc ułatwiam wam zadanie. W tym momencie oczywiście zapraszam na fanpage'a prosto z kadru, tutaj żeby zostawić lajka i w ogóle. Dzisiejszy komiks właśnie z webkomiksów to będzie Druga Planeta od Daas. A właśnie, jeszcze na temat tego webkomiksy.pl, ponieważ możecie się dziwić, kurczę, że czemu obok profesjonalnych komiksów tutaj omawiam komiksy amatorów, ponieważ no nie ukrywajmy, na stronie webkomiksy.pl głównie publikują ludzie, którzy tworzą z pasji i którzy jeszcze mają, że tak powiem, troszeczkę i to z warsztatu literackiego, i to z rysowniczego do nadrobienia. Ale no właśnie, chodzi tu o to, że audycja jest, żeby pokazać, że rysowanie komiksów jest dla każdego, że nie dyskryminujemy tak naprawdę nikogo. Chcemy wam przybliżyć, informować, że jest coś takiego jak w ogóle środowisko komiksowe, że ludzie nie tylko czytają komiksy, że te komiksy się ukazują nie tylko na papierze, ale są jeszcze tacy, którzy mają marzenia i się spełniają. Jednak internet daje te możliwości, że nie trzeba już wciskać ludziom, że tak powiem, na ulicy, tylko można publikować w internecie, szukać i w tym momencie mamy jakby dostęp do większej ilości odbiorców. To jest oczywiście coś pięknego. I jak najbardziej ja szanuję i te komiksy, które są stworzone w internecie, i oczywiście te undergroundowe, które różni artyści tworzą własnym nakładem, własnym sumptem, kserówki tak zwane. To jest coś pięknego, ponieważ tych ludzi nie ogranicza tak naprawdę nic. Jest to swoboda twórcza, spuścizna, ponieważ nie muszą sprzedać tego, żeby się utrzymać, żeby nie wiadomo jaką popularność zdobyć, nie zabija ich żadna cenzura, także to jest jakby po prostu coś, co dają od serca, a to, że mają jakieś braki, ponieważ nie są po jakiejś szkole plastycznej, to tak naprawdę nic nie szkodzi, ponieważ w tworzeniu komiksów tak naprawdę najważniejsze jest co? To, żeby komiks skończyć. Bo można, wiecie, tak jak z filmem, czy z książką, czy z każdą inną rzeczą. Pewnie każdy z was zna człowieka, który dużo mówi, jakie to ma ambicje, jakie to ma plany, jaką to ma wiedzę, ale tak naprawdę można kogoś oceniać tylko po tym, po skończonym dziele. I to jest rzecz najważniejsza. W każdym razie, wróćmy do komiksu na webkomiksy.pl. Druga Planeta od Daas. Za scenariusz odpowiedzialny jest Przemysław Rydyger oraz Marcin Leśniewicz. I Marcin Leśniewicz również odpowiedzialny jest za szatę graficzną. Nawiasem mówiąc, Przemysław Rydyger również jest rysownikiem i ma swoje komiksy również na tym portalu. O czym jest ten komiks? Otóż są trzy planety, które sobie tam obok siebie istnieją. Jest to Afria. Na tej planecie mamy rozwiniętą cywilizację, wiecie, wieżowce, drapacze chmur, latające samochody. Taka po prostu przyszłość. Wręcz można powiedzieć, że miasto przyszłości. Druga planeta to jest ta tytułowa Daas, która jest totalnie zacofana. Z tego, co się dowiadujemy, to ta pierwsza Afria wykorzystuje, pobiera surowce, żeby właśnie samemu się utrzymać, i wstrzymuje rozwój technologiczny na tej planecie Daas. Jest jeszcze trzecia planeta,
Ter lub Trezor. I o tej planecie nie wiemy nic, ponieważ jest problem, żeby tam w ogóle wysłać sondę i ogółem planeta owiana jest tajemnicą. No i mamy głównego bohatera, który jest wojownikiem, tym nie wojownikiem, tylko nie leśniczym. Ojejku, łowcą dla swojego plemienia. Jemu się śni, że kula ognia zleci i faktycznie sny się spełniają i pewna ekspedycja z tej naszej rozwiniętej planety ląduje na Ada As, zabijając, niszcząc przy okazji całą wioskę i pojmują do eksperymentów właśnie tego naszego głównego bohatera. No i tam się okazuje, że on jest bardzo, bardzo męczony, niczym Wolverine w komiksie Weapon X. Są na nim robione testy, żeby dowiedzieć się o możliwości bojowych właśnie tej obcej rasy. Scenariusz troszeczkę może przypominać również serię Saga, gdzie to mamy akurat wojnę między planetą a mieszkańcami księżyca tej planety, ale no póki co mamy 3 rozdziały. No i historia, no na razie w zasadzie mogę powiedzieć tylko tyle. Zapraszam was w tym momencie do lektury, żeby się dowiedzieć, jakie też losy czekają naszego drogiego Dara. Tak się nazywa właśnie ten wojownik, który jako jedyny przeżył ze swojej wioski i został pojmany, wzięty do niewoli przez mieszkańców planety Afria. Jeśli chodzi o rysunki, no cóż, tak jak zapowiedziałem, są to rzeczy tworzone nie przez profesjonalistów, czyli będą tutaj widoczne pewne braki. Można śmiało stwierdzić, znaczy nie, przede wszystkim widać, że autor rysunków się no niesamowicie rozwija, ponieważ z rozdziału na rozdział Leśniewicz no po prostu pokazuje, że swój warsztat rozwija. Co więcej, po części kadrów widać, że chłopak ma no niesamowity potencjał, no i tylko patrzeć, jak jego talent się rozwija. Aczkolwiek pierwsza rzecz, która tutaj no naprawdę jakby zaburza orientację, to jest straszna ilość, taka ilość szczegółów, takiego brudu. Być może chłop inspiruje się takim brudną szatą graficzną, żeby właśnie jak najwięcej kreskowań, jak najwięcej szczegółów, żeby to właśnie wszystko było takie mroczniejsze w odbiorze i pasujące do tego właśnie dosyć brutalnego scenariusza. No ale rzecz, która leży, no niestety trzeba to powiedzieć, to perspektywa i właśnie to rozjeżdżanie się tej perspektywy jest najbardziej widoczne, ale poprawiając to wszystko w tym momencie kolejne rozdziały tej serii będą jak najbardziej, dużo bardziej atrakcyjne w odbiorze. Ja oczywiście nie mam zamiaru, tutaj moje jakby wypunktowanie nie ma na celu z krytykowania na zasadzie, żeby zniechęcić do pracy. Nie, jak powiedziałem, tutaj autor rysunków ma potencjał, to widać w późniejszych rozdziałach, że są naprawdę świetne ujęcia, dosyć mroczne, dosyć szczegółowe, aczkolwiek są chwile, gdzie jakby widać, że ma pomysł na pewną kompozycję, żeby stworzyć właśnie fajne ujęcie, aczkolwiek zamiast skupiać się na takich właśnie eksperymentalnych ujęciach rzutów kamery, powinien skupić się na tak, żeby pokazać scenę w taki sposób, w jaki mu najlepiej wychodzi. W każdym razie dosyć mroczna, dosyć brutalna opowieść. Jeszcze raz przypomnę tytuł. Druga planeta od Daas, którą można przeczytać na stronie webcomics.pl. Przypominam, że słuchacie audycji prosto z kadru, audycji komiksowej. Dla tych, którzy chcą poznać coś fajnego, przechodzimy teraz do głównego tematu, czyli do komiksów związanych tematycznie z Bliskim Wschodem. Na Facebooku wrzuciłem filmik promujący dzisiejszy odcinek, na którym możecie zauważyć, że pierwszym komiksem, który omówię właśnie z tych zabranych dzisiaj do radia, to Krucjata, album trzeci z wydawnictwo komiksowe. Na początku coś, parę słów o autorach, ponieważ za scenariusz odpowiedzialny jest Jean Defoe, który znany jest, wow, no tak, wymienianka, z serii Drapieżcy, serii Skarga Utraconych Ziem, serii Murena, serii Niklos Koda, serii Jessica Blandy, serii Krucjata oczywiście, serii Saga Walty. I to chyba wszystkie wymieniłem. Następnie za rysunki odpowiedzialny jest Philippe Xavier, a za kolor Jean-Jacques Chagnaud. Nie przeszło mi przez gardło to francuskie nazwisko. I Philippe Xavier właśnie z Jean-Jacques Chagnaudem razem współpracowali nad serią Krucjata. Znaczy od właśnie tego trzeciego albumu, ale od pierwszego nad serią Conquistador, z którą właśnie, no, obydwoje nad
tymi dwoma seriami pracowali. Tytuł, jak sam wskazuje, dotyczy krucjat. Pamiętamy z lekcji historii, czym są krucjaty. No to były wypady zbrojne właśnie na Bliski Wschód o różnym celu. Tutaj zaznaczam, że komiks utrzymany jest w klimacie fantazy i pomimo, że występują, to znaczy tematyka jak najbardziej historyczna, to jednak mamy tutaj mnóstwo takich motywów magicznych, pojawiają się demony, artefakty różne z taką magiczną mocą, postaci, które są nawet nieśmiertelne, którzy władają różnymi zdolnościami, a to wszystko właśnie pod tym szyldem krucjata. Tutaj ogółem motyw jest taki, że armie chrześcijańskie chcą zdobyć zwłoki, relikwie kapłana X3. No i oczywiście na drodze do miasta żebym teraz nie pomylił, Hieruzhalem stoi, znaczy z drugiej strony tej chrześcijańskiej armii stoi oczywiście armia islamska, która dowodzona jest przez Abdullah Razima. No i na początku pierwszego tomu dochodzi do walki. Jeszcze armia tutaj z Europy była pod dowództwem Grzegorza z Arkos i ta bitwa, no mały spoiler, no nie do końca została zwyciężona. Jakby problem cały czas pozostał, czego moglibyśmy się spodziewać, ponieważ o czym byłby dalej komiks. No i w trakcie tej bitwy nastąpiło coś bardzo, bardzo istotnego, ponieważ nie wszyscy wietrzyli zwycięstwo, ponieważ zwietrzyli, to jest dobre określenie, Simon Dia, to jest taki wiatr, a no nikt z was nie chciałby walczyć w pełnej zbroi, w słońcu, na pustyni, gdzie jeszcze zaczyna się burza śnieżna, prawda? No w każdym razie tutaj doszło do pewnego podziału, mówię tutaj o pierwszym tomie i w ten sposób rozpoczynają się pewne intrygi między Robertem z Tarentu, a między innymi na przykład Walterem z Flandrii. Jaką rolę ma też tutaj córka tego Grzegorza, czyli Syria z Arkos oraz jej siostra, to oczywiście zostawię wam do tego, żeby samemu odkryć. Otóż jakby tutaj są pewne intrygi, pewne zawarte są sojusze. No i gdzie tutaj jest ta cała magia? Otóż w tomie trzecim, który zatytułowany Pan Maszyn, no mamy rozwinięcie tych wszystkich wątków, które zaczęły się oczywiście w tomie pierwszym. Nasz Walter z Flandrii tutaj musi tak naprawdę, ma swoje zadanie, ponieważ on musi rozwiązać pewien problem, który dotyczy jego przyszłości, jak się okazuje, ale całą tę tajemnicę mamy rozwiązaną właśnie w tym tomie trzecim oraz w zakończeniu, czy to z powodzeniem, czy to bez powodzenia jego misji do tajemniczego, takiego mrocznego, bardzo mrocznego miejsca. I tam właśnie pojedynkuje się z takim kolesiem, który wygląda praktycznie jak Gollum, tylko że taki bardziej lepiej zbudowany, ale z takim, można powiedzieć, Gollumem. Równocześnie mamy też wątki, śledzimy cały czas tego Roberta Starentu, który tym razem chce przejąć władzę, chce zjednoczyć wszystkich i samemu dowodzić, mieć nową, wiadomo, władzę i splendor i ogółem wszystko co najlepsze, ale też pojawia się, ale żeby tutaj nie pomylić nazwy, Jurand, ale nie Jurand ze Spychowa, tylko Jurand, proszę was, Jurand z Pomeranii, który stwierdza, że nasz Robert tutaj nie do końca jest taki dobry i wyzywa go na boski pojedynek. Jak wygląda ten boski pojedynek, jak to się skończy, to również zapraszam do tomu trzeciego Pan Maszyn. Ale wspomniałem tutaj też, że no nie można tego traktować poważnie, znaczy poważnie. Nie jest to historia historyczna oczywiście. Wprawdzie Robert z Tarentu była taka postać, można znaleźć na Wikipedii, ale to, co przeczytacie właśnie w internecie, to nie ma się nijak do historii tej postaci w tym komiksie. Tak samo krucjata. No w ogóle wątek magii tutaj jakby burzy wszystko. Nie można tego traktować w tym momencie dosłownie. Trzeba to jakby z przymrużeniem oka, bo to jest wiadomo, fantastyka. Tym bardziej, że jakby w tym komiksie rolą tych dobrych, znaczy nie do końca dobrych, bo tam wiadomo, są pewne niesnaski tam na górze, te wszystkie intrygi, ale jakby armia, mamy tutaj z jednej strony armię chrześcijańską, po której stronie jest, no,
siła miecza, a z drugiej strony mamy armię islamską. I tutaj, jak się okazuje, dowódcy tej armii mają konszachty z różnymi nieczystymi siłami. Tutaj dochodzi do pewnych rytuałów, do pewnej magii, że jakby z jednej strony po stronie chrześcijaństwa nie ma takich wzmacniaczy, że tak powiem, nie ma tych sił magicznych, za to z tej strony tej demonicznej, bo tam już naprawdę pewne są, już mamy złych dżinów, mamy pewne demony, siły nieczyste, no to to jest takie dosyć, no, jednostronne, jakby to powiedzieć, a w dzisiejszych czasach jak najbardziej, znaczy, no jeszcze raz, podsumowując, mamy tutaj fantastykę, tylko że ta część magii, ta demoniczność, ta czarna magia jest po stronie właśnie tej armii, która broni miasta Jeruzalem. Po stronie właśnie chrześcijańskiej nie ma nikogo takiego, który by właśnie dokonywał, a właśnie wręcz przeciwnie, są ludzie, którzy walczą tylko i wyłącznie za pomocą swoich mieczy, swojej siły i swojej sile, swojego ducha. W ten sposób. Rysunki jak najbardziej atrakcyjne, mainstream typowy. Myślę, że zaspokoją takiego czytelnika okolicznościowego, ponieważ nie można zarzucić nic tym rysunkom. Mają mnóstwo detali, bardzo przyjemne dla oka kolory, świetne proporcje, architektura, mnóstwo właśnie takich ozdobień, jeśli zwrócicie uwagę na jakieś skrzynki, na jakąś biżuterię tych bohaterów. To bardzo dużo właśnie tutaj pracy twórcy oddali w te detale po prostu. Jak najbardziej, no podsumowując, Krucjata to jest fantastyka dla tych, którzy po prostu lubią komiksy nie w realiach historycznych, ale gdzie ten aspekt historyczny jest tam w jakiś sposób ujęty, ale którzy po prostu lubią, żeby w historiach czytanych czy oglądanych przez nich występował właśnie wątek magiczny, pewne artefakty, o które toczy się bój, które mogą przechylić szale zwycięstwa. No i oczywiście wszystkie różne intrygi na dworze i chęć zdobycia władzy. Także jeśli jesteście zaintrygowani, to zapraszam was do wydawnictwa komiksowego i do serii Krucjata. Słuchacie właśnie audycji prosto z kadru programu komiksowego. Dla tych, którzy chcą poznać coś fajnego, drugim komiksem, który chciałbym wam przedstawić, jest komiks z wydawnictwa Kultura Gniewu, a jest to drugi tom serii Najlepsi Wrogowie. Historia relacji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Bliskim Wschodem. Część druga, która obejmuje wątki historyczne od 1953 roku do 1984 roku. Komiks, który obok którego naprawdę nie możecie przejść obojętnie, ponieważ jest to przykład na to, że za pomocą komiksu naprawdę można przedstawić wiedzę w formie wręcz szkolnym. Najlepsi Wrogowie mogło być jako podręcznik do historii. Mi się wydaje, że chyba teraz przy tych zmianach w edukacji to jakoś okres liceum, coś takiego. Ja wiem, że komiksy są wprowadzone już jako lektury szkolne. Kajko i Koko został wprowadzony w podstawówce, ale mi się wydaje, że Najlepsi Wrogowie będą też świetnym pomysłem na to, żeby uzupełnić materiał dla licealistów. Dlaczego? Ponieważ, no, jak powiedziałem, jest to rewelacyjny podręcznik do historii, ale akurat historii Bliskiego Wschodu. No tutaj mamy podtytuł, jak zdążyliście usłyszeć, że to są relacje między Stanami Zjednoczonymi a Bliskim Wschodem. I owszem, ale jest to jak najbardziej ta wiedza obiektywnie przedstawiona, więc jeśli są jakiekolwiek konflikty między krajami właśnie z Bliskiego Wschodu, Północnej Afryki, ale również do tych intryg zamieszane są kraje europejskie, to również one są wymienione. To nie jest tylko tak, że są relacje Ameryka, Bliski Wschód, tylko jakby, jeśli już jest jakiś konflikt przedstawiony, to obiektywnie od początku do końca. Aczkolwiek nie aż tak za bardzo szczegółowo, o takich szczegółowych motywach przejdziemy już na końcu audycji. Na razie Najlepsi Wrogowie, podręcznik do historii, autentycznie. Za ten podręcznik odpowiedzialny jest duet Jean-Pierre Filiu, który jest historykiem, francuskim historykiem, ekspertem w sprawach Bliskiego Wschodu. Natomiast David B.,
Jest to twórca, który no, zasłynął w Polsce chociażby świetnym, kapitalnym, chwalonym komiksem Rycerze Świętego Wita oraz bardzo przyjemnym i pomysłowym graficznie komiksem Uzbrojony Ogród i inne historie. I obydwaj panowie właśnie stworzyli świetną serię, autentycznie chylę czoła, ponieważ Najlepsi Wrogowie jest genialnym przykładem na to, że komiks jest świetnym medium i można w naprawdę atrakcyjny sposób, rzetelny, obiektywny, czytelny, przedstawić materiały, które są niezbędne w edukacji. Byłoby super, jeśli w ogóle materiał nie tylko do historii, ale do innych przedmiotów można byłoby dostać właśnie w formie komiksu. Okej, ale jak to wygląda? No mamy w ogóle ciekawostka. Wiecie, że nazwę Bliski Wschód ukuli Amerykanie właśnie? Tego dowiadujemy się z tego komiksu. Ale teraz będę tak troszeczkę leciał po łebkach, ponieważ historia nie przedstawia, nie ma takiego wątku, wiecie, jak jest, nie wiem, załóżmy, jakaś historia, gdzie jest fabuła, to mamy początek, rozwinięcie historii, przedstawienie bohaterów, jakieś tam nakreślenie wątków, wielki finał, zakończenie. No czasem niektórzy twórcy będą jakby tą kolejność przestawiać, żeby bardziej pobudzić wyobraźnię, żeby zaintrygować. No tutaj mamy historię, która już trwa, ponieważ chociażby z tego faktu, że to jest tom drugi, mamy 1953 rok i która też się nie kończy, ponieważ dzień dzisiejszy chociażby pisze kolejne, zapisuje kolejne karty historii, akurat współczesnej. No ale okej, mamy tutaj naprawdę wszystkie wątki najważniejsze opisane i to nie są nie tylko wojny na zasadzie, że walki zbrojne, ale również polityka. Mamy roszadę, ponieważ autorzy nie skupiają się tak długo na jakimś wątku, tylko mamy czasem wrażenie, że niektóre wątki, które prawdopodobnie, o których można byłoby napisać w pracę magisterską chociażby, tutaj są przedstawione na dwóch, trzech stronach i leci się dalej, ponieważ wiecie, jest tyle tych wątków, tyle sytuacji, tyle relacji politycznych między tymi krajami, nie tylko między właśnie krajami Bliskiego Wschodu a Stanami Zjednoczonymi, ale również europejskimi, że jakby można dostać kręćka, że niektóre nazwiska się pojawiają, potem znikają, potem paręnaście stron później znowu się pojawiają i musimy wrócić albo sobie notować na bieżąco, żeby się nie zgubić, no chyba, że ktoś ma bardzo dobrą pamięć, albo dla niego to jest tylko powtórka z historii, ponieważ orientuje się właśnie w historii Bliskiego Wschodu. No w każdym razie ja się przyznam, że żeby na przykład się nie zgubić, żeby wiedzieć, że na przykład ten polityk reprezentował Egipt, ten Jordanię, ten Arabię Saudyjską, albo w ogóle, że Egipt tutaj zrobił Unię z innym krajem i co z tego wyszło i potem to zmieniło, coś innego zmieniło nazwę, no to tak po prostu trzeba było to czytać uważnie. Także komiks to nie jest taki, że można go przelecieć i tak dalej. No i też bardzo dobrze, że nie można go przelecieć, że zmusza do tego, żeby na nim chwilę pomyśleć, chwilę się zastanowić, jak najwięcej zapamiętać, ponieważ mamy tutaj mnóstwo wątków i to jest rzecz, która prawdopodobnie nie jest w materiale przynajmniej tak szczegółowo omawiana na lekcji historii. Ja przynajmniej nie pamiętam osobiście. Prawdopodobnie tutaj studenci, absolwenci kierunków historycznych będą bardziej obcykani, ale właśnie to jest świetna publikacja dla tych, którzy nie mieli kontaktu, chcieliby poszerzyć swoją wiedzę, ponieważ bardzo często te wątki, które, ja przypomnę, że co tutaj omawiam, to jest komiks Najlepsi Wrogowie, część druga 1953 do 1984. Część tych wątków historycznych, tej polityki, która rozpoczęła się w tych latach, to jej skutki mamy do dziś. Jakie to są skutki, o co chodzi, to w tym momencie, ja zapraszam was do lektury i do wyciągnięcia pewnych wniosków. Co jeszcze jest istotne, nie ma tutaj faworyzowania którejś ze stron. Czytając komiks widzimy, że on jest jak najbardziej obiektywny. Są po prostu fakty. Ten polityk zrobił to, ten zrobił tamto, tamten kraj zareagował w ten sposób, tamten tak i tak dalej. Nie ma wartościowania. To jest też niezwykle istotne, że czytając ten komiks nie nakręca nas. Jeśli mamy na przykład, nie faworyzuję, może w ten sposób, nie będę w tym momencie wchodził w szczegóły. Jeśli chodzi o szatę graficzną, tutaj muszę przyznać, że właśnie dlatego wspomniałem o tym
komiksie Uzbrojony Ogród i inne historie, ponieważ jakby ten styl rysowania, a raczej kompozycji Davida B jest również zachowany w tej serii, czyli Najlepszych Wrogach. O co tutaj chodzi? Szata graficzna jest oczywiście czarno-biała, ale no, kompozycje są naprawdę takie, które utrwalają wiedzę, ponieważ to nie... Znaczy, w jaki sposób byście przedstawili daty, czy za pomocą jednego rysunku, nie wiem, zdradę, zamach stanu, wypowiedzenie wojny, albo odrzucenie mediacji, albo zmianę nastrojów politycznych. Jak widzicie, to są takie hasła, które wymagały wręcz, które by wymagały paru rysunków, żeby je zobrazować, żeby przedstawić odpowiednią symbolikę, ale to udaje się właśnie rysownikowi Davidowi B znakomicie i on wykorzystuje tak naprawdę tylko jeden, dwa kadry, żeby pokazać, znaczy, nie wiem, ma na przykład marionetkowość, bawi tutaj się formą komiksu, często te dymki na przykład w taki ciekawy sposób przeplatają się, bohaterowie na przykład, kiedy mają dwie, trzy twarze, mówią z jednej strony to, z jednej strony tamto, się okazuje, że są rysowani w formie takie jakby mutantów z trzema ustami, no, marionetkowe rządy. Naprawdę, jak przewertujecie sobie ten komiks, to zobaczycie naprawdę bardzo kreatywne kompozycje i rysunki, które przedstawiają wątki historyczne, wątki polityczne, wątki wojenne tak naprawdę, ponieważ tutaj historia jak najbardziej poważna. Także muszę przyznać, że komiks zaskakuje bardzo pozytywnie, co słychać z potoku moich słów. Każdy po lekturze będzie zachwycony. Dlatego uważam, że to jest świetny pomysł na to, żeby tego typu publikacje wprowadzać chociażby do szkół jako uzupełnienie. To jest przykład na to, że można w formie komiksu przedstawić podręczniki do akurat historii w tym przypadku i to w atrakcyjny sposób, naprawdę w atrakcyjny sposób, taki, który wręcz utrwala, ponieważ utrwala w pamięci pewne materiały. Ja wiem, że dzielimy się na wzrokowców, na słuchowców, no i wzrokowcy w tym momencie mieliby na pewno przewagę, ponieważ niektóre rysunki są tak charakterystyczne, zapadające w pamięć, że w tym momencie utrwalenie pewnego materiału, pewnej wiedzy to nie jest żaden problem. Także no, polecam serdecznie miłośnikom historii i tych, którzy by chcieli poszerzyć swoje horyzonty o historię Bliskiego Wschodu, czyli seria z wydawnictwa Kultura Gniewu, seria pod tytułem Najlepsi Wrogowie, czyli historia relacji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Bliskim Wschodem. Słuchacie Radia Afera, właśnie trwa audycja Prosto z Kadru, program o komiksach, audycja dla tych, którzy chcą poznać coś fajnego i właśnie coś najfajniejszego, najciekawszego zostawiłem na sam koniec. Tutaj kieruję, niech nadstawią uszy ci, którzy słuchają nas po raz pierwszy, którzy nie czytają na co dzień komiksów, ponieważ będzie pozycja, którą powinno się zainteresować wielu, wielu ludzi. Mowa tutaj o komiksie Strefa Gazy z wydawnictwa Team of Comics. Autorem jest Joe Sacco. Na początku o tym autorze, ponieważ on jest znany na świecie jako autor komiksów reportażowych. Czym są komiksy reportażowe? Otóż jedzie, robi reportaż, ale nie nagrywa tego telefonem komórkowym, nie wrzuca na YouTube'a, nie pisze tego i nie wrzuca, nie pisze tego do żadnej gazety, tylko jedzie na dane miejsce, przeprowadza wywiady, rozmawia z ludźmi, po czym rysuje to wszystko, przedstawia w formie komiksu. W formie nie byle jakiego komiksu, mnóstwo szczegółów, ale o tym za chwileczkę. Na początku jeszcze o nagrodach, ponieważ autentycznie, obok tego twórcy nie możecie przejść obojętnie, ponieważ Joe Sacco jest jednym z czołowych światowych rysowników komiksów. Jest nazywany często twórcą komiksu wojenno-reportażowego. No i na swoim koncie ma komiks chociażby Palestyna, za którą otrzymał nagrodę American Book Award. Komiks Strefa Bezpieczeństwa Gorażdę, za którą zdobył nagrodę Eisnera. To jest taki Oscar, tylko że komiksowy. Najbardziej prestiżowa nagroda w Stanach Zjednoczonych za komiks. Oraz za tą Strefę Bezpieczeństwa Gorażdę dostał, ten komiks został uznany za ważną książkę Notable Book przez New York Times oraz jako najlepszy komiks 2000 roku przez magazyn Time. No jego książki, jego komiksy w zasadzie wydano w 14 językach.
I w Polsce, na rynku polskim, można zdobyć właśnie jego komiks Strefa Bezpieczeństwa, Gorażdę, Palestynę, Polski, znaczy Droga na Molo Vegan. On został wydany jako darmowy komiks z okazji Polskiego Dnia Darmowego Komiksu. I na końcu ostatni, najnowszy jego komik, czyli Strefa Gazy, Przypisy, wydawnictwo Team of Comics. No to przejdźmy do omówienia tej grubej księgi. Już wiemy, gdzie akcja toczy się. W strefie Gazy. Przed chwilą mówiłem o komiksie Najlepsi Wrogowie, gdzie mamy historię konfliktów na Bliskim Wschodzie od 1953 do 1984 roku. Między innymi mamy tutaj wspomniane wątki, które są bardzo, bardzo dobrze rozwinięte w komiksie Strefa Gazy. Tak jak tutaj w komiksie Najlepsi Wrogowie mamy to raptem to są trzy jakieś strony. Tutaj tych stron mamy, słuchajcie, żeby wam nie skłamać, ponad 400. Plus przypisy oczywiście. Na końcu jest wywiad, mamy opisy, mamy właśnie jeszcze informacje w formie tekstu, informację uzupełniającą. I na początku mamy również oczywiście wstęp, z którego dowiadujemy się, że cała historia Joe Sacco z Strefą Gazy rozpoczęła się na początku XXI wieku, mianowicie w 2001 roku. Gdzie on przyjechał do tej Strefy Gazy i cel miał taki, żeby opisać wydarzenia, które miały miejsce w roku 56 w Saint-Junis oraz w mieście Rafah, ponieważ go poirytowało, jak sam tutaj przyznaje, że w archiwach ONZ jest tylko wzmianka o tym, że było tam 275 ofiar śmiertelnych. I on przyjeżdża, żeby zrobić właśnie reportaż o Saint-Junis, ale na miejscu okazuje się, że jest jeszcze miasto Rafah, które mieści się na granicy Strefy Gazy. No więc przyjeżdża i robi rozmowy, spotyka różnych ludzi. Na początku mamy wspomnienia różnych bojowników, partyzantów, żołnierzy armii palestyńskiej, między innymi Chalida, który cały czas przenosi się z miejsca na miejsce, ponieważ jest poszukiwany przez wojska izraelskie. Mamy takie historie autentyczne, w jaki sposób patrolowano granice Strefy Gazy, ponieważ od początku nie było tam żadnego muru. W ogóle genialnie rozpoczyna się też komiks, ponieważ Joe Sacco przedstawia, unaocznia nam, w jaki sposób wyglądały początki życia w Strefie Gazy, że ta ludność palestyńska została tam wypędzona na pustynię. Słuchajcie, ja wam to tylko teraz mówię, wy sobie wyobrażacie, byli na pustyni, tam zaczęli budować domy i tak dalej. Ale tutaj mamy to wszystko narysowane i pokazane, że to tak nie było hop-siup, że na początku mieszkali w ziemiankach, w szałasach, potem przyjeżdżała pierwsza pomoc, mieli jakieś koce, zaczęli budować swoje pierwsze jakieś domy, takie prowizoryczne, byli strasznie ściśnięci w jednym takim domu. Mieszkało od paru do parunastu nawet ludzi, była wielka ciasnota, jak w jakiejś klatce, w jakiejś celi, musieli, wiecie, mieć kuchnię, sypialnię, salon i ubikację w jednym pomieszczeniu tak naprawdę, w którym mieszkało mnóstwo ludzi. I w ten sposób krok po kroku wybudowali sobie całe osiedla, które zamieniły się później w miasta. I to mnie już na początku, przyznam, że tak powiem o pewnych swoich emocjach, ale to już na początku świetny pomysł, żeby zobrazować to. To zawsze tak jest, się mówi, że byli wypędzeni na pustynię, zaczęli budować, ale jak to wyglądało? Joe Sacco tutaj przedstawił to w sposób graficzny i już od początku właśnie ta lektura nabiera na wartości. Dalej są wywiady właśnie z wojownikami, którzy pamiętają po prostu tamte czasy, jakie były relacje z Izraelem. O tych relacjach, przypominam, można przeczytać chociażby w tej serii komiksów Najlepsi Wrogowie z wydawnictwa Kultura Gniewu. W każdym razie, wiecie, bo te dwa komiksy się świetnie uzupełniają, dlatego ja tak podkreślam, jeden i drugi. I dalej przechodzimy, już znajduje ludzi, którzy
pamiętają właśnie czasy 56 roku w ten San Junis. I mamy opisane faktycznie, przedstawione w graficzny sposób, on rysuje, jakbyśmy tam byli, co tak naprawdę się stało, że w jaki sposób ci ludzie byli traktowani. W jaki sposób doszło do tych zabójstw, do tych morderstw, jakie były właśnie relacje wojsk izraelskich z ludnością palestyńską. Ale to jest tak naprawdę tylko początek do całej historii, która skupia się, znaczy uderzającej, mrocznej, strasznej historii, która działa się w Rafah. I to jest faktycznie jakby... takie przemyślenie człowiek ma po lekturze tego komiksu, ponieważ jeśli on mówi prawdę, że w archiwum ONZ była tylko wzmianka, że w tym całym Rafah zginęło tyle i tyle, koniec, to zrobił naprawdę świetną robotę, że jakby stworzył ten komiks, że ludzie teraz wiedzą i jakby nie zapomną tych właśnie poległej ludności cywilnej, bo o niej jest tak naprawdę mowa, że wojsko izraelskie poinformowało, że tam doszło do jakichś tam... No oczywiście to powiedzieli w inny sposób, nie do końca mówiąc całą prawdę, i że szukali tylko żołnierzy palestyńskich, ale jednak cała ta wrogość skupiła się na niewinnej ludności cywilnej. No więc mam tak, ja sobie wynotowałem, żeby nie zapomnieć, bo chciałem wam powiedzieć jak najwięcej z jednej strony, żeby zainteresować was, żebyście naprawdę wzięli ten komiks do ręki, z drugiej strony nie mogę zdradzić tych najlepszych wątków, tych najciekawszych, najfajniejszych, żebyście po prostu poczuli to po raz pierwszy czytając właśnie komiks Strefa Gazy. W każdym razie mamy historię różnych partyzantów, ludzi, którzy pamiętają relacje na granicy Strefy Gaza. Mamy właśnie historię, co się stało w San Junis. No i mamy właśnie, co też stało się w Rafah. I tutaj... No, w Rafah działy się naprawdę okrutne, straszne rzeczy. I oni tutaj mieli też cały czas historia w tym komiksie dzieje się równolegle na dwóch płaszczyznach. Z jednej strony mamy te wspomnienia różnych ludzi, które się uzupełniają nawzajem, o różne drobiazgi, ciekawostki. Wszyscy są oczywiście wymienieni, zmieniają nazwiska, chyba że nie chcieli, ponieważ ze strachu przed Izraelem i żołnierzami izraelskimi. No ja tak, wiecie, podkreślam, no bo to jest jakby z punktu widzenia Palestyńczyków. To nie jest tak, że jakby Joe Sacco gloryfikuje czy wartościuje. Nie, on po prostu przedstawia wspomnienia, stara się przedstawić fakty. I akurat no, w tym wypadku ludobójstwa dopuścili się żołnierze z armii izraelskiej. To były konflikty wojskowe, to była polityka, to były sprawy z 56 roku. Jakby tutaj warto zaznaczyć, to jest reportaż komiksowy, on nie wartościuje, nie przedstawia, że ci zrobili dobrze, czy ci zrobili dobrze. Przedstawia po prostu historię, to co się wydarzyło. To jest niezwykle istotne, ponieważ jestem świadom, że no to co ja mówię, takie niektóre ciekawostki, informacje troszeczkę wyrwane z poszczególnych stron tego grubego komiksu, to mogą być takie no dwuznaczne po prostu. W każdym razie przedstawiona jest problematyka, jaką ma Joe Sacco ze swoim tutaj pomocnikiem Abidem. Abid, który jest jego tutaj jakby przewodnikiem po Strefie Gazy, po mieście Gaza, po mieście Rafah, po mieście San Junis. I tutaj muszą zweryfikować też, ponieważ niektóre wspomnienia niektórych ludzi się po prostu zacierają, są sprzeczne. Wiecie, akcja dzieje się 55 lat później. Niektórzy nie pamiętają, co się działo 55 lat wcześniej, ponieważ są już starymi ludźmi. Albo wtedy byli bardzo młodzi, albo, no wiecie, no czas jednak przez pryzmat czasu czas powoduje, że pewne rzeczy się zapomina. Niestety tych najstraszniejszych to zawsze gdzieś ta trauma pozostanie, więc jakby pod tym względem wiele rzeczy, to cierpienie odbiło takie piętno, że oni akurat to zapamiętali i pod tym względem mamy, jestem pewien, rzetelną pracę. Warto zaznaczyć również, że narracja jest niesamowita, ponieważ w tym Rafah działo się mnóstwo rzeczy i Joe Sacco powolutku, pomalutku odkrył
odrywa od tych takich niepozornych motywów, aż w końcu uderza nas, czytelników, tym, co się wydarzyło. I to robi naprawdę w umiejętny sposób, że jakby to, co najstraszniejsze, w taki sposób wyeksponował, że to uderza w nas, czytelników. Świetna narracja, świetnie opowiedział w ogóle całą tę historię. I na końcu jeszcze, to jest też super cenny wątek w tym komiksie, że narysował to z punktu widzenia osoby, jakbyśmy byli faktycznie w 56 roku w Rafa i nie wiemy, co się dzieje, i jesteśmy jednym z uczestników właśnie tych całych smutnych wydarzeń, które odbyły się w tym mieście. Równocześnie śledzimy, widzimy, co się dzieje w Strefie Gaza na początku XXI wieku, jakie są nastroje ludności. Przypominam, że to są początek konfliktu zbrojnego w Iraku i jakie właśnie są nastroje, w jaki sposób oni podchodzą do tego konfliktu. To też jest rzecz z innego, inny punkt widzenia zupełnie niż chociażby nas, Polaków. My, patrząc to na to z perspektywy z pewnej odległości, postrzegaliśmy to zupełnie inaczej. Do nich docierają też inne informacje i to też jest również bardzo cenna część tego komiksu, że widzimy po prostu, jakie aktualne problemy zjadają ludność palestyńską, że jest to wyburzanie domów pod pretekstem szukania podkopów przy granicy Strefy Gazy, że jest to oczywiście bieda, bezrobocie. Także komiks ogółem przytłaczający, a jeszcze bardziej przytłacza fenomenalna grafika Joe Sacco, który jest po prostu niesamowicie drobiazgowy, wszystkie detale, jak jest tłum rysowany ludzi, to mamy nawet tego w najdalszym kątku kadru narysowanego bardzo szczegółowo, olbrzymia ilość pracy, co nadaje po prostu powagi jeszcze większej temu komiksowi. Z jednej strony mamy poważną historię, szukanie prawdy sprzed 50, prawie, już teraz, sprzed 60 paru laty, a z drugiej strony fenomenalna szata graficzna. Dlatego uważam, że prace Joe Sacco, nie tylko Strefa Gazy, ale Palestyna i Strefa Bezpieczeństwa Gorażde, czyli komiksy Joe Sacco, powinny znaleźć się na waszych biblioteczkach, ponieważ są niesamowicie wartościowe komiksy. Także przypominam jeszcze raz, Strefa Gazy, wydawnictwo Team of Comics. Już kończymy audycję prosto z kadru. Jeszcze tylko przypomnę, jakie tam komiksy dzisiaj były omówione. Przypominam o komiksie. Komiksy były tematycznie spójne, ponieważ dotyczyły Bliskiego Wschodu. Była to seria Krucjata z wydawnictwa komiksowego, seria Najlepsi Wrogowie, historia relacji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Bliskim Wschodem z wydawnictwa Kultura Gniewu. Tutaj świetny podręcznik od historii oraz na końcu niesamowicie mroczny, ciężki, ale piękny zarazem graficznie komiks Strefa Gazy, przypisy z wydawnictwa Team of Comics. Szymon Dopierała odpowiedzialny był za dźwięki brzdęki dzisiaj w audycji. Ja, Filip Bąk, produkowałem się do mikrofonu. I na końcu jeszcze autopromocja. Bardzo bym prosił, żebyście znaleźli prosto z kadru na Facebooku. Jeśli podoba wam się audycja o komiksach, to dajcie znać tym kliknięciem myszy w przycisku lubię to. Wiecie, to jednak jest to odpowiedź dla mnie i dla Wojtka, że nasza praca nie idzie na marne i dzięki temu mamy siłę, energię, żeby dalej właśnie przedstawiać kolejne komiksy w Radio Afera. Przypominam również, że Prosto z Kadru ma kanał na YouTube, gdzie udostępniamy archiwalne odcinki i tam też możecie przejrzeć wypowiedzi na temat różnych komiksów i znaleźć coś, co trafi w wasze gusta. Także póki co życzę wam udanego weekendu, udanej lektury i usłyszymy się za tydzień w sobotę. Do usłyszenia. Cześć! Bing bong bada boom 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 bing bong bada bo